Jeszcze tylko przez kilka tygodni potrwa w Polsce spis powszechny. Kto dotąd nie wziął w nim udziału, oczywiście nadal może, a wręcz powinien to zrobić. Można przez internet na stronie spisgov.pl. Można też przez telefon, dzwoniąc pod numer 22 279 9999. 99. Dotąd ta infolinia działała tylko od poniedziałku do piątku. Ale od dzisiaj jest dostępna również w soboty. Przypomnijmy, że udział w Narodowym Spisie jest obowiązkowy, choć na niektóre pytania nie musimy odpowiadać. Jeżeli mówimy o tych pytaniach, które są nieobowiązkowe, dotyczą one trzech sfer. To jest kwestii wyznania, kwestii niepełnosprawności i kwestii ewentualnych związków partnerskich. Wszystkie pozostałe są pytaniami obowiązkowymi. Dla tych, którzy nie mogą lub nie chcą się spisać przez Internet czy przez telefon. Miasto, we współpracy z Urzędem Statystycznym, uruchomiło parę innych opcji. To m.in. mobilne punkty w kilku filiach Biblioteki Raczyńskich, czynne co tydzień, w środy. W ostateczności rachmistrz może nas odwiedzić osobiście. Można wtedy umówić się z nim na inny dzień czy inną godzinę, ale nie można mu odmówić odpowiedzi na pytania i tym samym udziału w spisie. Seweryn Lipoński, puls dnia.